Mamy tu prostokąt. Powiedzmy, że jego wysokość to 1 metr, ta wysokość to 1 metr, i załóżmy też, że jego szerokość to także 1 metr. Mówimy o wymiarach całej tej figury, nie tylko tej zielonej części. I pytanie brzmi: jakie jest pole powierzchni całego dużego prostokąta? Nie pomylcie z zieloną częścią. Pytamy o pole całej figury. Pole całkowite to wysokość razy szerokość czyli 1 metr razy 1 metr. 1 razy 1 to oczywiście 1, metr razy metr to metr kwadratowy albo metr do kwadratu, obojętnie jak go nazwiemy. Ok, odłóżmy na razie całą figurę i skoncentrujmy się teraz na zielonej części. Jakie jest pole zielonej części? Zielone pole równe jest i zachęcam Was teraz do zatrzymania tego filmu i obliczenia tego samodzielnie. Ok. Pewnie już zauważyliście, że cała powierzchnia całej biało-zielonej figury jest podzielona na mniejsze prostokąty równej wielkości. Zapytajmy może w takim razie, jakie jest pole każdego z tych małych prostokątów, na przykład jakie jest pole tego małego tutaj wrogu. Żeby to obliczyć, zastanówmy się, jaką zajmuje on część całości. Żeby na to pytanie odpowiedzieć, zastanówmy się, na ile takich małych prostokątów podzielony jest duży prostokąt. Możemy je policzyć po jednym, ale możemy też zauważyć, że mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kolumn i że każda kolumna podzielona jest na 1, na 2, 3, 4, 5, 6, 7 części. Czyli mamy 10 kolumn po 7, czyli mamy 70 małych prostokątów. Duży prostokąt podzielony jest na 70 równych części. Czyli pole tego tutaj w narożniku to 1 pola całości, czyli 1 m2, 1,70 m2. No to wiemy już jakie jest pole pojedynczego kawałka. Gdybyśmy chcieli teraz obliczyć pole zielonej części, to możemy zliczyć, ile jest w niej małych prostokątów, a widać, że zielonych kolumn jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. W każdej po 1, 2, 3 małe zielone prostokąty, czyli razem mamy 9 razy 3, czyli 27 takich samych małych zielonych prostokątów. Każdy z nich jest taki sam, ma to samo pole. Czyli pole zielonej części to 27, tyle mamy małych prostokątów, i każdy z nich ma pole równe 1,7 m2. Ile to się równa? To się równa 27,7. 27 razy 1,7 to 27,7 m2. No i mamy wynik, ale możemy rozwiązać takie zadanie na wiele innych sposobów. Możemy na przykład zastanowić się, jakie są wymiary tej zielonej części. Zacznijmy od wysokości. Jaka jest wysokość zielonej części? Tylko tej części. I znowu zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i obliczenia tego samodzielnie. Na pewno będzie to jakiś ułamek, jakaś część wysokości całej figury. No dobrze. Jeżeli przyjrzymy się tej figurze w kierunku pionowym, to widać, że wysokość jednego metra podzielona jest na 1, 2, 3, 4, 5, 6, siedem równych części. Na 7 równych części podzielony jest ten metr ta wysokość a wysokość zielonej części to 3 z tych części czyli ta wysokość to 3 siódme całości całość to 1 metr czyli to jest 3/7 metra w ten sam sposób możemy określić szerokość zielonej części widać że cała szerokość cały metr został podzielony na 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10 równych części, czyli odcinek stąd dotąd ma długość dziesiątej części całości, to jest 1 dziesiąta. W takim razie ile dziesiątych części metra będzie miała szerokość dużego zielonego prostokąta? No to liczymy. 1 dziesiąta, 2 dziesiąte, 3 dziesiąte, 4 dziesiąte. 5, 6, 7, 8, 9, czyli szerokość zaznaczona na żółto, to 9 całej długości, która wynosi 1 metr, czyli to jest 0,9 metra. Teraz, żeby obliczyć pole powierzchni zielonego prostokąta, możemy pomnożyć szerokość razy wysokość, albo wysokość razy szerokość. Na jedno wychodzi. Czyli możemy zapisać, że pole zielone i zamiast w ten sposób obliczymy je jako pole prostokąta o wysokości 3/7 metra i pomnożymy razy szerokość. Zielona figura ma pole o szerokości 9/10 metra. Jaki będzie wynik tego mnożenia? Metr razy metr to metr kwadratowy i o to nam chodziło. I licznik mnożymy razy licznik, a mianownik razy mianownik. 3 razy 9 to 27, a 7 razy 10 to 70. Otrzymaliśmy dokładnie taki sam wynik jak poprzednio 27,7 m2. Może się zastanawiacie, dlaczego tak to działa, dlaczego każdy z tych sposobów obliczania daje taki sam wynik. Zauważcie, że 3 i 9, czyli liczniki tych ułamków, to liczby oznaczające, Ile mamy rzędów i kolumn, czyli ile zielona figura ma małych prostokącików w pionie i w poziomie. A siódemka i dziesiątka to liczby mówiące, ile mamy wszystkich prostokątów. Czyli 3 razy 9 mówi nam, ile mamy małych prostokątów w zielonej figurze, a 7 razy 10 mówi nam, jaki ułamek, jaką część całości stanowi każdy z tych małych prostokątów. A to jest to samo, co obliczaliśmy wcześniej tutaj. Oczywiście każdy z tych sposobów da nam poprawną odpowiedź, ale chciałem Wam dokładnie wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, dlaczego są one równoważne.